Siemaneczko ludziska, witam was w 9, prawdopodobnie 9 odcinku, 9 albo 10, coś takiego. Oczywiście na Poniatowie. No to najprawdopodobniej 9, nie wiem. Tak, na dziewiątym odcinku. Dzisiaj dalej będą te nawozy. Dzisiaj już ostatnie nawozy. Oczywiście ciapuniem. Czym innym przecież. Gdzie kukurydza już prawie dorosła, no ale trochę będzie za trochę będzie za dużo kukurydza, no to silny o, widzicie, dwie pluskwy na to się nie nawozu, ale no to przez moją winę. To z mojej winy się stało, bo źle włączyłem, znaczy źle zrobiłem. No tam, pomieszałem, niechcący. Co to dzisiaj mamy? Wtorek. No, wtorek 20. Moment, bo ja muszę zobaczyć, czy... Aha, czyli jest wszystko ok. Wtorek 20. Jutro to będę chciał wrzucić przed wyjazdem na turniej. Wiecie, trzeba też coś robić w te wakacje, a nie tylko siedzieć przed komputerem. Tak, no life'ić. No to tak, dzisiaj jest wtorek, jutro to wydam, w środę następny odcinek będzie z typowej, w czwartek go pewnie wydam, w czwartek nagram ten. Z wrażenia wysiadłem. W czwartek nagram Jutlandy. Czwartek nagram Jutlandy. W piątek pewnie wydam. W piątek następny odcinek nagram. Tak jak widzicie, mi nie dorosło jeszcze. Ziarenek zabrakło. No tak, niestety tak wyszło. W piątek nagram nową serię. Albo nową grę. O, no. W piątek nagram nową grę. W sobotę ją rzucę, a w sobotę albo w niedzielę nagram nową serię z farminga na takim fajnym PGR-ze, takim średnim PGR-ze, tak, nie taki że wielki, wielki, tylko taki średni, ten GR-ek, taki fajny, taki akurat na singla.
Dobrze, że jeszcze nie jest takie duże, to mi nie zostawia tych śladów po traktorze. No nie wierzę, no taki mały kawałeczek mi zostawi, muszę jechać dopełniać. Super. No ten 5 minut 30 sekund, kurwa mać. To uważam, że ten czas leci, a mam jeszcze trochę pól do obsiania. Do obsypania. Co ja chciałem wam powiedzieć? Nie mam hajsu tak w ogóle, bo tak biorę te nawozy i pewnie wezmę kredyt. Pewnie, na pewno. No, poczekam do żniwa i posprzedaję wszystko zboże. Jakie będę miał. Znaczy pszenicę to pewnie od razu sprzedam, bo do mnie już jeden gościu tam dzwonił, czy nie będę miał po zimej. No to ja mu napisałem, że będę miał. Powiedziałem mu, że no to ja sobie panie wezmę swoją czepę i po prostu ja panu zawiązałem. Powiedział, że nie, przyjedziesz do mnie po moją, moją przyczepę i ten i weźmiemy i weźmiesz, wysypiesz na moją. Dobra, no, nie będę się kłócił z kupcem, no bo jeszcze mu się odechce, nie? Nie kupi. To dobra, no. Tam mam do niego pojechać po przyczepę. I tak się zastanawiam, czy nagrywać wam filmik, jak jadę do niego po przyczepę, czy nie. Jeżeli ktoś tak będzie chciał, żeby tak nagrać, no to po prostu niech ten. Aha, czyli już wszystko obsypałem, tak? Niech po prostu zostawi łapkę albo komentarzyk. Wjedziemy tutaj w kukurydzę i zobaczymy, czy mi jej nie umiecie. Jak mi ją umiecie, no to źle. A, czyli nie, no to spoko. Ja sobie teraz tak posieję jedno pole z zewnątrz, drugie z wewnątrz. Tylko mam nadzieję, że mi nawoz starczy. Tu widzicie, cztery pola obsiałem. Jeszcze mi zostały 3. Jeszcze mi 3 pola zostały do posiania nawozem, do rozsypania nawozu, bo tam jedno małe, to co mówiłem, ono właśnie pójdzie na pierwsze naścięcie na zielone dla krów. W zasadzie to ciekawe, czy mi pszenica już nie urosła. Do koszenia. To już następny, nie w sumie jak ostatni odcinek z nawozów, jak mówiłem, kurna, sam się gubię. Tak jak mówiłem, jak ostatni odcinek z nawozów, no to na pewno ten żniwa w następnym. Zobaczmy, jak mi urosło. No na pewno tylko pszeniczki żniwa. Ale podejrzewam, że już mi urosło. Nawet nie powiem na tej, na pszenicy. Jeszcze nie. Nie, pojedziemy tam postawę.
polu zwodniczą. I tak nawet do końca nie dojadę. Prawie przy końcu nie dobra, kurde. Coś musi być szczęście. No ale w następnym odcinku i tak żniwa, i tak. Nie w realu żniwa, nie wiem kiedy. Od poniedziałku. Poniedziałek, wtorek nie padało. Dzisiaj wyszło trochę słońca, bo poniedziałek był taki pochmurny. Poniedziałek był taki pochmurny, no i właśnie słoneczka nie było. Ale no już dzisiaj się słońce pokazało. No zaraz mówię, czy ja sobie kupiłem samozbierające. A tak, jest, jest. Uff, no to dobrze. No, wszystko jest to, co trzeba. No zobaczymy, jak będzie jutro, ale mówię u mnie, że to jest takie czarne, że z tydzień potrzebuję, żeby tak porządnie wysnąć, ale na szczęście nie biorę słomy z żyta. Także chodzi o to, żeby po prostu mój ziom, kombajnista, nie miał problemu z koszeniem tego, tak? To się najbardziej rozchodzi, żeby nie było problemów z koszeniem, tak? Jak już będzie problem z koszeniem, no to długo się zejdzie, tak? A im dłużej, tym lepiej dla niego, bo więcej sobie weźmie za koszenie, a gorzej dla mnie, bo ja będę musiał więcej zapłacić. Niestety taka kolej rzeczy. Teraz tak, wstało pytanie, czy wziąłem to na raz. Tak, super, od razu przyjąłem. I to pole teraz. Pyk. Akurat będzie taki krótki, nawozowy odcinek. Co tutaj się stało? Dzięki parszywce wstrętne. Mnie wyryły moją pszenicę, albo jedno, już nie pamiętam, jak się. Ale kurde, chyba więcej pszenicy zasiałem. Bo dwie ozime będą. To już jest pewne. Dwie ozime będą, a zresztą mamy. Zobaczymy, czy dobrze tutaj jest mapa zrobiona. Czyli jest dobrze, tak. Czyli nie wiadomo jak. Tak, tu jest jęczmień. Nie. No tutaj pokazuje, że cały pszenicy. No, nie wiem, jakoś tak dziwnie zrobiona. Jęczmień. Kukurydza, kukurydza. Tutaj też jęczmień. Czyli na dwóch tutaj jest jęczmień, tu gdzie siałem teraz nawóz. To my dalej. Jęczmień. Kurna mać, jęczmień, pszenica. Wszystko się zgadza, super, ekstra. Zaraz nam pokażę. Nie no, w sumie statystyki to wam pokażę pod koniec sezonu. O kur... te krówki. Już mam 31 sztuk.
Ale muszę sobie wziąć kredyt i kupić trochę tych krówek. No troszkę więcej by się przydało. Ale wiecie, na początek to albo wezmę kredyt, albo po prostu posprzedaję zboże. Jak się idealnie pasowały. Chyba koła się tak rozchodzą ładnie, że... Trzeba to rozmienić. Zostanie coś na was zostało. To to wiem, no tutaj sobie pojedziemy. Dokończymy. Nie no, tutaj też sobie tak sieje na następny rok, co nie? Przyjadę jeszcze tutaj wapnem sypnę i zakończę sobie odcinek, bo jeszcze tam jabłka dalej, to akurat będzie na to pole. Jakoś w tle tego zrobię. Kurde, źle mi pszenica, ta ozima urośnie. Jedna kolejka. Przejdziemy sobie przez oborkę. Przepraszam. To wapno. Bizon piękny, header. Od niego sieczkarnia. Tam wszystko możecie zobaczyć w oddali, jak pięknie wszystko stoi. Wiareczka śliczna. No to wszystkie pola. Bo tamtego jednego to nie obsypuje, co ma być do tych do krówek. Planuję sobie zakupić taką kamerę sportową sobie, taką podobną do GoPro, no ale szukam i po prostu jakoś tak znaleźć nie mogę. Znaczy znalazłem jedną, ale nie z takimi ukrytami, jak ja bym chciał, bo miałam w zestawie. To mnie bardzo ucieszyło, jak ją zobaczyłem, bo patrzę, o, jest kamerka z ukrytami, nie będzie trzeba zamawiać, nie, osobną uchwytę. To kurde, ja od razu zadowolony, nie? Tak kurde, potem patrzę, na zdjęciu były te uchwyty pokazane, mówię, kurde, to mi tu nie pasuje, to mi tu nie pasuje, no i nie wiadomo jak, tak, a mi by się najbardziej przydała przyssawka, ten kijek, nie wiem jak to tam się nazywa, i ten, i na głowę. Także może żniwa, jak mi się uda znaleźć jakąś fajną, no to może żniwa już będą nagrywane tą nową kamerę. No mam nadzieję, że tak dobrze było.
co ja na aparacie tylko 17 minut mogę nagrywać. Wiecie, że życzliwa czasem jest nieźle i potrzeba dłużej niż 17 minut. Jezu. Tylko teraz trzeba uważać, to tak jak tamtą 30. Tak jak tu do boku można pojechać. O. Ja to będę kosił na zielony, a teraz. Przyjechałem tutaj wysiać, może coś odrośnie, no bo kurwa, widzicie, w ogóle nic nie chce odrastać, nie? Tam, gdzie trawa jest, to ja nie sieję na to. Jeszcze pojadę tam na trawę, trochę sypnę tym nawozem. Fajna jest animacja tego wylotu tego nawozu. No i jak widzicie, znów sobie wybrałem super pole, bo do kręcenia filmu. Zarąbista, co nie? Późno. Zaraz, może pójdę jeszcze na Holandę na nim. Zobaczymy, bo na Holandach się jeszcze mi. To na pola chyba tylko zostały. No, no, no. Dwa pola mi tylko na nie Holandach zostały do kuszenia. I potem nawozy i żniwa i zwijanie bel, znaczy belowanie i zbieranie bel i wywożenie na obornik. Zobaczymy, jak tam ten obornik będzie działał. Po prostu no i potem wóz obornika, ja wezmę sobie specjalnie w tą zieloną szczepę wziąłem, żeby ten obornik na pole wywozić stamtąd, bo daleko będę miał jeździć z orzeźnikiem na te blisko pola, no to... To tak, ale na to daleko. Nie wiem, bo tam chyba ma 11 ton ta przyczepa. Co ja jak sobie jedno. Jedną czy dwie wywiozę, to tam, wiecie, mnie nie zbawi, nie? W sumie to czekaj. No, także to w tym odcinku to było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, lajkujcie, subujcie, komentujcie, zadawajcie pytania i trzymajcie się, na razie, cześć!